Dzień dobry, zagrajmy dalej w Requiem. Avenging Angel. Requiem, tak? Requiem. Rekwizyt. Requiem. Avenging Angel. Kursor mi wyszedł poza ekran gry. Moment. Co z tym zrobić? Może... rolką? Da się? Co? Rolką? O, rolką się da też przełączyć na okno. Dobrze, to rolka przynajmniej nie powoduje ataku. Tak więc mogę relką sobie klikać. Musimy odnaleźć Pulasa, który nam zlecał zadanie, tak? Sir! Wszystkie cele ukończone? To co ja mam zrobić? Gra mi nie mówi. I ja teraz nie wiem. Będę biegał w kółko cały czas. Bo nie wiem co zrobić. I zagubiłem się. Ale coś się popierdzieliło tutaj chamsko. Jak tak klikałem. Jakby postać przyspieszenia dostała. Nieważne. Właśnie, mówiąc o przyspieszeniu. Idę? Nie, źle idę. Dobrze, że był ten żołnierz, którego ożywiłem wcześniej, wskrzesiłem. Żołnierz wroga. Znaczy już nie wroga, bo wskrzeszony, prawda? Co to jest za broń? Aha, granatnik. Sir! Gdzie? Może lepiej nie wiedzieć. Sir! Gdzie teraz powinienem iść? Do komendanta chyba pewnie, tak? Tutaj. Poczekajmy, aż się to skończy. No. Malachi. Nie? Co? It was a brutal battle, but we managed to liberate the railguns. What do you want from me? Congratulations? I bet they don't even work. Co on kurde wiedział? They're missing a flange. How'd you know? Could it possibly be otherwise? On a day in which our Judith has died? Judith umarła? Judith dead? No! I should pay my respects. Judith umarła? Jak to dobrze, że znamy czar ożywienia. Tak więc chyba długo sobie nie poczywa Judith. Jednak. No co, film oglądasz? W tym grze nic nie leci, nic nie puszczają dzisiaj. Sir. O, teraz te drzwi są otwieralne. To wyszliśmy tak naprawdę do innego poziomu, który jest skonstruowany tak samo jak tamten. Bo wtedy te drzwi było widać tutaj, prawda? Widać po prostu te czarne linie takie. Widać, że to jest aktywowalny obiekt. Wcześniej tutaj była po prostu zwykła tekstura. Dobra. Znajdźmy Judith. Otwarta jest kwatera jej... possess. Czyli opętanie, tak? Anioł, który opętuje? Opętuje? Judith. Czy musiałaś umrzeć? Jakie to straszne. I jaki to jest wielki dla nas problem, ponieważ będzie się nam potrzebna. A ciekawe, czy mogę przejąć kontrolę nad nim. Nie. Ale proszę bardzo, teraz stoi koleś tutaj. O, mój. to chyba zabrało mi punkty życia. No i to aż dużo. Z tym połowę, tak? 75. Rezurekcja. Wow. That was so... Jakie to było? I guess I better get back to work. Sir? You're not gonna believe this, but Judith is back among the living. What? Nobody move! I'll be right there! Zabrzmiało to tak, jakby się nie spodobało to temu dowódcy. What happened? I don't know. Malachi stopped by to pay his respects, and then all of a sudden... You must have the touch, Malachi. God bless you. I'm sure it was just coincidence. No need for religious drivel. Okay, you're right. I'm sorry. Good news. I've almost hacked the power plant layout. Excellent. Malachi, I want you to join Alicia on the mission to the plant. Take these explosives, get more from Jonah if you need them. Go ahead to the plant, secure the area. Alicia will meet you at the entrance as soon as the layout's ready. And you can follow it together to Cathcart's office. Sorry, że te napisy były zburane. Nie wiem, jeżeli będę pamiętał, to postaram się tutaj dodać jakieś... napisy w osorzęcie do tego, co ten koleś mówi, aczkolwiek aktorzy w tej grze mówią akurat dość wyraźnie i można po prostu ich zrozumieć ze słuchu.
Co szczęście. Judith, masz coś do powiedzenia jeszcze? Nie. Nikt nie wierzy dalej w moje anielskie moce, tak? Pomimo tego, że właśnie powstała z martwych kobieta. No i teraz się te drzwi otworzyły, tak jak mówiłem. Piękny arsenalik. Co to? What the hell? Moment, bo mi się włączyło to światło, tak? Ja nie chciałem. I teraz ono brzęczało cały czas. Jeszcze raz zrobię to. A przynajmniej nie ma już tych głupich dźwięków tutaj. Enough, Malachi. I'm so tired of your rampages, your petty little heroics. I may have underestimated you, but then you have underestimated me. To jest Leaf. Co, będziemy z nim walczyć, tak? Jasny gwint. O, rakietnicy dostałem. Jakie głosy głupie. Może tego banisza trzeba nauczyć. What the fuck? Gdzie jest ten banisz? Nie działa. Co ja mam użyć, kurde, tutaj? Jak ją pokonać? Brimstone! Kolejny czar dostałem. O! Kula ognia, świetnie. Brimstone to był taki serial. Też o koleciu, który z piekła wrócił, tak? To niestety tylko 13 odcinków miał, ale był bardzo dobry. O, została chyba. To co, trzeba podejść? Kurde, co za promienie są w ogóle. Dzieblica. Muszę ten użyć, nie co? Czas wstrzymywać. Podpaliła się? Nieładnie. Zwierzątka tak mają wysyłać. Gięcie. No! Co no? Co no? Dupa! No te walki z bossami tutaj są trochę przedługawe, jednak jak mi patrzysz, małpki wyrzuciła. Zaraz małpki dostaną z pompki. No jeszcze trochę, jeszcze trochę. Kurde no. Nie chciałem tego rzucać. Właśnie. Chciałem to. Coś, ta małpka jest silna. Dużo silniejsza niż zapamiętałem. Gdzie jest leczenie? Zdechnij, małpko. Dobra. Shit. Brak esencji już, bo zem użył na leczenie. No co? Dobra, ale jeżeli ona puszcza nas coraz to silniejsze potwory, to znaczy, że kończy jej się zdrowie, tak? Czyli powinna zginąć w końcu, jak widać.
No nie jesteśmy jednak w pełni bezpieczni za tym słupem. Myślałem, że jesteśmy. Że Malakai to nie dostanie, a jednak nie. Jak się na przykład osłonić przed tymi promieniami, ja nie wiem właśnie. One wszystkie skręciły w moim kierunku, na to wygląda. Nagle. Jak kurde macha rękami. Może po prostu dobrym pomysłem jest tutaj włączenie tego. Wspomnienie się czasu, jak ona puszcza te promienie. Dobra, dostałem 4 razy. Kurde, dużo mają życia ci bossowie jednak. Teraz muszka została puszczona. O, zbiłem okno, tak? Ciekawe. Wow, co to jest za okno w ogóle? Jakie dziwne niebo. Dostałem żądłem. Nie mam wystarczająco dużo many, niestety nie odnawia się ona na tyle szybko, żebym mógł spamować tym czarami. Obawiam się, że teraz muszka musi zginąć jako pierwsza. Kurde, jaka głupia jest ta muszka. Jak ja strzeliłem bez użycia celownika za pierwszym razem? Dobre pytanie. Może ona też jest wrażliwa, co? Na strzały. Jak ten potwór biega? Znaczy nie sądzę. No, nie jest, niestety. Czyli muszę mi potwory zabić najpierw. Kurde, skończyło się. Dobra. To damn you! Damn you! Sam siebie, sama siebie znaczy się. Dwa punkty zdrowia? Może nie. Ja się na to nie zgadzam. I na to obrywanie też nie. Rozwaliło się. Co to lata tak? Dobra, ale jeżeli coraz mniej tych potworów, znaczy coraz to kolejne potwory pusza, to może się w końcu skończy, co? Ona. Jeszcze nie? Dostawa. Co, jednego tylko? Co mam być? Włączyła tryb kangura, o kurde. To chyba był jej błąd. O, apteczka wypadła. To dobrze. Ale ona sama nie zginęła jeszcze. Za to częściami ciał rzucę, tak? Pokonanych kumpli. Się nie kumpli, tylko popleczników. Kurde, ten film się trochę przedłuża, ale trzeba załatwić tego bossa w tym filmie jednak. Cały czas zapisuję grę, żeby nie było tak, że znowu zginę i będzie trzeba wszystko od nowa zaczynać, tak? Jak to bywało w poprzednich boss fightach. No takie dwa rany ona jest, jak widać. O, i teraz znowu puszcza wrogów. Może tych ze snipery zabije? Siuda. Coś dziwnego słowa się znowu stało, ale ta gra działa dziwnie, po prostu. Nic na to nie poradzę. Znowu tryb kangura. Głupia ona jest. Ała. Zapłaciłem za to, co powiedziałem, tak? Kurde. Dobra. Hey!
Deski! Głupie są te boss fighty tutaj, po prostu głupie są. O. You can banish me, Malachi, but never him. He will finish what we have begun together. Możesz mnie wygnać, Malachi, ale nigdy jego. On dokończy, co my żeśmy zaczęli. Nie działa. Może że na tronie usiąść. Lilith. O, wyleciałem do góry. I co, to była walka z Lilith, tak? Zostajesz permanentnie pokonana? Tak z dupy nagle się pojawiła? O kurde. Czemu mam wybrane skrzydła, a się włączył zegar? Nie rozumiem. Nieważne. Nie narzekam. Możemy posesję włączyć. O, zginąłem. A to pech. I teraz strzelamy do kumpla! Zdrada! Ho, ho, ho. No i niestety ciało przejęte gnie, tak? Czyli po prostu straciliśmy na nich kontrolę w końcu. No, tak więc mi się wydaje, że lepiej używać chyba jednak resurrekcji. Szkoda, że się rozpadł. Gdzie jest moja resurrekcja? Aha, na tym samym co oczko, tak? Na tym samym zestawie. Co ja robię? O, wskrzesiłem tego kolesia, którego wcześniej przejąłem. Ciekawe, że można. No dobra, nie przedłużając już tego filmu, bo trwa już 18 minut, to... Kurde, jeszcze tutaj frajer wyszedł. Ale zabijemy go w następnym filmie, może co? Jednak, dobra.